Jako jedyni w Polsce pracujemy nad wykorzystaniem skanera 3D przez policję. Jest to skaner wykorzystujący technikę światła strukturalnego. Działa w bliskiej podczerwieni, to znaczy można wykonywać skany w różnych warunkach, nawet w totalnych ciemnościach. Skaner w ciągu jednej sekundy dokonuje rejestracji około 500 000 punktów. Wioletta Piotrowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Zakład Geomatyki Stosowanej.